witam. Jesteśmy w Poznaniu, w Ankosie, u Andrzeja Kosielskiego. Przyjechaliśmy się sprawdzić, więc zaczynamy trening. Dobra, tak. Zakładamy sobie małe rękawiczki. Masz takie małe z poduchami? No. To małe z poduchami, ale z poduszkami, tak? Dawaj, lecimy. Luźniutko to jest na zasadzie rozgrzewki, bo sobie chodzimy, sobie stukamy, praktycznie sobie taką zabawę bez mocnego kopania, sobie tylko tak bawimy, ho. Kamil, spójrz na twarz dziutka. To wolę dojście. A nie bronimy, nie bronimy. Nie musisz przekraczać, tylko masz dojście. A, dobra. A, drugi? Tak, raz, jeden, nie bronimy. O, o to chodzi, nie bronimy. Luźniutko sobie robimy i czekam sobie, daję mu czas, na przykład daję mu wejść, wejdź, wejdź. Daję mu wejść, tak? Tak jak wchodzisz, to wejdź na pan. Ty wchodzisz tak. Ważny stan, wchodzę sobie w buch. Masz uderzyć, masz ten pierwszy moment, ma być pierwszy moment, masz zejście, masz ten, ta intensywność tego. Chodź na pierwszym uchwycie, dobrze. A zobacz teraz, jak najgłębiej i zdać los. Zobacz. Ja nie mam bronić teraz nogi. A jak patrz, zobacz nadgarstkiem, nadgarstkiem. Skupcie się na tym, żeby daleko. Zejście było jak najgłębsze. A żeby było głębokie, to musimy podejść blisko nogą do środka. Widzisz, teraz mam ciasny łuk. Świetne, ale zaś prawa, lewa była dobrze, a prawa nadgarstek. Ciśnij, masz pod jajem. To jest śliwie. Ciśnij, ciśnij. Skurcz na nocę, podejść. Bliżej i opisz na nogę. Brawo. Dobra. No, pracujemy sobie, buch. Akcja, pierwszy Hubert schodzi mi do nogi na wysoko. Raz, dowolna obrona, albo oczywiście wyciągam sobie nogę. Kontroluję własne pomysły. Bronisz? Czyli puszczamy w nogi i bronimy. Dajemy wejść do nogi, żeby to obronić. Tak, może być. Skupcie się bardziej na tej technice zejścia do nogi obrony niż na tych boksach teraz. Nie bronić. Nie, daj obronić, daj obronić. Tak. Żeby nie tracić energii, teraz patrz, to będzie spadł. Ty, jak tu wezmę na siłę, teraz zobacz, tu wiesz, tu się pcham. Tu nie zerwę uchwyt, jak ktoś mocno. A zobacz, patrz. A patrz, musisz wsadzić tą rękę, tu jakbyś pod łokieć wsadził i wiesz, i ciągniesz ją do góry. I teraz patrz, patrz. Zobacz, tutaj wstań. Ja go tutaj, zobacz, przewrócić mogę z tego usunąć. Nic się nie stało? Okej. Aktualnie mamy przyjemność w Ankosie gościć Jarka, znanego polskiego ninja. Aktualnie dzisiaj mamy trening zapaśniczy, zapaśniczo-grapplingowy, dużo zapasów walk sparingowych. Kolejny trening jutro będziemy rano mieli trening stójkowy. Myślę, że to jest trening taki bazowy dla niego, on się tam w tej płaszczyźnie na pewno się lepiej zaprezentuje jak dzisiaj, bo dzisiaj troszeczkę mamy takie małe troszeczkę błędy, ale poprawiamy te błędy zapaśnicze, więc jutro na pewno będzie lepiej. Później wieczorem mamy o 18 kolejny trening, to jest trening brazylijskiego jiu-jitsu. Oczywiście nie mylić z brazylijskim jiu-jitsu, my w brazylijskim jiu-jitsu tu nie robimy po prostu stricte brazylijskie jiu-jitsu pod MMA z Grandem Pandem. No i kolejne dni MMA plus stójka. No i miejmy nadzieję, że z tego co już wiem, Jarek powiedział, że będzie to około 4 dni, więc będziemy mieli wszystkie płaszczyzny przerobione i zobaczymy, jak to wszystko będzie w praniu wyglądać. Nie ma źle, dobrze jest. Jak nie spałem całą noc, to jeszcze jest forma w miarę. Myślałem, że szybkie wysiądę, ale jest dobrze. Michał, Longer Team Totalny Light. Łukasz, tak, ale Totalny Light nie masz. Cały czas do zejścia, to tam, do przekracenia, to tam, cały czas zobaczymy, tak? Thank you.
Jak na pierwszy raz po takim zmęczeniu jeszcze, myślę, że nie najgorzej, choć mogło być lepiej, ale dobrze, zajazd konkretnie. Dzięki za oglądanie, jeszcze kilka treningów przed nami, śledźcie SFD, więc będzie ciekawie, pozdrawiam.